W tym filmie instruktażowym opowiemy Wam, w jaki sposób pozyskać archiwalia oraz skąd wziąć bezpłatną muzykę do Waszych filmów. Wystarczy, że macie konto na YouTubie, a jeśli nie macie, to doskonale wiecie, że wystarczy założyć konto Google, a następnie powiązać je z kanałem na YouTubie. I tutaj w rozwijanej liście po prawej stronie znajdziecie coś takiego jak YouTube Studio i YouTube Studio od jakiegoś czasu udostępnia zakładkę o nazwie Biblioteka Audio i w bibliotece audio znajdziecie bezpłatną muzykę, którą możecie wykorzystać w Waszych filmach. Co prawda istnieją tu dwa typy licencji i teraz opowiem Wam, jak je rozróżnić i czym one się od siebie różnią. Jeden typ utworów to są takie, które wymagają uznania autorstwa, określane są wtedy, oznaczane taką ikonką z dwoma literkami C i możecie je wykorzystać w Waszych filmach, możecie je nawet wykorzystać w filmach, na których zarabiacie, ale musicie zamieścić w napisach końcowych, podpisie pod filmem, jakkolwiek, ale jednak, informacje o autorze utworu. Drugi typ licencji, którą YouTube zastosował, to są utwory, które nie wymagają autorstwa, czyli możecie takie utwory muzyczne wykorzystać w Waszych produkcjach, też na tych, na których zarabiacie, ale nie musicie pozdawać autora danego utworu muzycznego. Istnieje tu jeszcze kilka innych filtrów, które pomogą Wam wyszukać tę bogatą listę utworów muzycznych. Możecie wybrać gatunek, na przykład wybierzmy jakiś hip-hop, rap. Możemy zawęzić listę wyszukiwanych do nastroju, na przykład radosnego. Możemy też określić czas utworu, albo dłuższe niż jakiś czas, albo krótsze. No i kiedy macie już przefiltrowaną listę utworów, możecie zacząć odsłuchiwanie. Załóżmy, że ten utwór pasuje do ilustracji Waszego filmu. Wystarczy kliknąć pobierz. No i jest już zapisany na Waszym dysku i następnie możecie przystąpić do montażu. Są tu także efekty dźwiękowe, one również się przydają. Wystarczy wybrać odpowiedni, na przykład będziecie chcieli zilustrować ruch uliczny, odpalanie silnika samochodu, bo takiego dźwięku nie nagraliście na planie. Proszę bardzo. I już dokładacie, macie realistyczny efekt dźwiękowy do sceny, którą właśnie montujecie. Oczywiście istnieją jeszcze inne banki muzyki. Ich jest w sieci bardzo dużo. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać po prostu bank muzyki. Niektóre są też bezpłatne, niektóre płatne. Musicie jednak pamiętać o tym, żeby dokładnie wczytać się w zapisy licencyjne, ponieważ często jest tak, że możecie wykorzystać jakiś utwór, ale musicie na przykład wykupić licencję, która jest ograniczona terytorialnie bądź czasem, w którym możecie utwór wykorzystywać. Albo musicie właśnie podać autora. Uważajcie więc na te typy licencji. YouTube Studio i Biblioteka Audio jest o tyle wygodna, że mamy do czynienia tylko z dwoma typami licencji. One są bardzo czytelnie tutaj określone. Nie róbcie natomiast tak, że wybierzecie sobie utwór muzyczny z Waszego ulubionego filmu, a następnie będziecie na nim bazowali, montując Wasz film, ponieważ istnieje coś takiego jak ZAX. I nie tyle, że musicie odprowadzić ZAX-y za wykorzystanie utworu, ale często wykorzystując jakiś utwór muzyczny musicie mieć stertę różnych zgód i pozwoleń albo umów, na przykład zgodę autora muzyki, wykonawców, zgodę producenta albo umowę z producentem, umowę licencyjną, musicie odprowadzić ZAX z kolei wypłaci tantiemy poszczególnym twórcom. Bardzo złożona procedura, dlatego polecam Wam bezpłatną formę biblioteki audio YouTube. A teraz Maciek, który czeka już w gotowości, aby opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób i gdzie znaleźć archiwalia. No to ruszamy.
Teraz ważna kwestia, czyli archiwalia. Skąd je wziąć? Chcecie robić film historyczny, więc musicie mieć zdjęcia, filmy nawiązujące do tematyki, którą będziecie podejmować. Jak to zrobić? No, jeśli macie świadka historii, to sprawa jest prosta, bo on tymi zdjęciami może dysponować, tylko wtedy musicie mieć oczywiście zgodę na nieodpłatne użyczenie ich na potrzeby waszego filmu. Tutaj konkretna zgoda podpisana przez takiego świadka historii załatwia sprawę. Inna rzecz, musicie znaleźć jakieś zdjęcia w internecie, ale oczywiście nie możecie wykorzystać każdego zdjęcia, jakie znajdziecie w internecie. To jest rzecz oczywista. Istnieje coś takiego jak prawa autorskie i prawa pokrewne, więc musicie znaleźć takie zdjęcia, do których będziecie mieli prawo wykorzystania. Oczywiście, jeśli znajdziecie jakieś inne zdjęcia, które będą wam pasowały do tematyki, to możecie je użyć, jeśli skontaktujecie się z osobą, która jest dysponentem praw, nie wiem, jakimś muzeum na przykład, czy jakimś prywatnym kolekcjonerem pocztówek, no kimkolwiek, kto akurat będzie dysponował danym zdjęciem, danym filmem i on znowu wyrazi zgodę na ich użytkowanie nieodpłatne na piśmie, tak samo jak ten świadek historii. No ale są też zdjęcia, które są dostępne w domenie publicznej, które możecie użyć w swoim filmie i de facto nie pytać nikogo o zgodę. Jest kilka takich stron, pokażę 3-4, które będą wam pomocne w tworzeniu filmów. No pierwsza, taka najpopularniejsza, która będzie zbierała właśnie archiwalia na wolnej licencji, to Polona. To jest taki zbiór właśnie bibliotek, który przeznacza między innymi oczywiście zdjęcia do użytku w ramach wolnej licencji, w ramach w tym przypadku domeny publicznej. Ok. Więc klikamy, jesteśmy na stronie właśnie Polony i mamy tutaj jakieś przykładowe zdjęcia. Powiedzmy, że interesuje nas Chorzów. Przyjmijmy. Chorzów, wpisujemy sobie Chorzów, klikamy, czekamy, aż wyświetlą się wyniki dla tego miasta. Mamy wyniki. Oczywiście te wyniki nie zawsze są odpowiednie. Tutaj mamy plan Będzina, tygodnik urzędowy. Akurat takie zdjęcia związane są, czy takie są związane z Chorzowem. Mamy tutaj z boku kafeterię, można sobie wybrać na przykład fotografie. Zobaczmy, jakie fotografie z Chorzowem są związane akurat w tej bazie. Czekamy. Cóż się nam wyświetli. No mamy tutaj zdjęcia jakichś mieszkańców Chorzowa, pary Ślązaków. Klikamy. Co ważne, zobaczcie, mamy tutaj w tym rogu public domain, czyli tu macie niżej domena publiczna, wolno zwielokrotniać, zmieniać, rozpowszechniać oraz wykonywać utwór nawet w celach komercyjnych bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy, czyli trzeba pamiętać, że ktoś to zdjęcie kiedyś zrobił, ale pamiętamy też, że możemy je użyć właściwie bez pytania, nawet w celach komercyjnych. Mamy tutaj oto to zdjęcie. Co robimy? Pobierz. Pobieramy ten skan. Pobieramy. I mamy już to zdjęcie na dysku. Możemy je wykorzystywać w swoim filmie. Oczywiście tych zdjęć może być więcej. Wyszukujemy i jakby nasza wyobraźnia jest tylko i wyłącznie ograniczeniem, jeśli chodzi akurat o tę stronę. Kolejna strona, taka bardzo popularna, to Narodowe Archiwum Cyfrowe. Czyli NAC, zbiory NAC online, klikamy. No i mamy tutaj zdjęcia, które są dostępne w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Powiedzmy znowu, co tym razem może nas interesować, a niech będą powstania śląskie. Skoro jesteśmy w Muzeum Powstań Śląskich, to powstania śląskie na pewno będą nas interesowały. Klikamy, wpisujemy powstania śląskie. No i zobaczmy, mamy 323 rekordy związane z powstaniami śląskimi. Mamy tutaj postacie, mamy tutaj na przykład zbiorową fotografię z trzeciego powstania śląskiego. Widzimy tutaj oto to zdjęcie. Otwieramy sobie w nowym oknie. No i mamy znowu zdjęcie odpowiedniej rozdzielczości, odpowiedniej jakości. Możemy spokojnie z niego korzystać, bo również jest to zdjęcie dostępne w domenie publicznej. No i tak samo pobieramy, korzystamy, robimy z nim co chcemy. Jeszcze prostsza sprawa. Pamiętamy, że są takie narzędzia, na pewno wiecie, na pewno znacie Wikipedię, bo to jest pewnie główne źródło wiedzy wasze, jeśli chodzi o lekcje czy w ogóle życie. Jest również strona dotycząca archiwaliów Wikicommons. Klikamy. Tutaj też zazwyczaj znajdziemy jakieś materiały na wolnej licencji. Możemy je
tutaj sobie wypatrzeć. Jest wiele tego typu stron, szukaj w archiwach. Wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwarkę fotografie archiwalia na wolnej licencji i będziecie mogli więcej tego typu stron odwiedzić. Są też strony anglojęzyczne, na przykład strona Internet Archive. Może się wam kojarzyć, bo ona też pokazuje, jak zarchiwizowane są strony www, czyli jak dawniej w Wayback Machine, jak dawniej wyglądały dane strony internetowe, ale są tu też opcje na przykład filmów czy zdjęć. Kliknijmy sobie zdjęcia. Tylko tu już musicie uważać, bo nie wszystkie zdjęcia są w domenie publicznej. Musicie sprawdzać każdorazowo, czy one faktycznie jest, czy one do kogoś należy. I możecie spośród tych zdjęć, jeśli jest pewność, że to domena publiczna, wykorzystać spośród tych filmów, również wykorzystywać również te filmy i zdjęcia, które są właśnie już sprzed 100 czy więcej lat. Pamiętajcie też, żeby zawsze na te prawa autorskie uważać, tak samo jeśli chodzi o muzykę, której użyjecie. Są paczki muzyk, które możecie używać bezpłatnie. Są one na różnych stronach na YouTubie, są również dostępne w poszczególnych programach do projektów muzyki, które możecie sobie używać. Pamiętajcie, prawa autorskie są ważne i zawsze może być problem. Jeśli jesteście osobami pełnoletnimi, no to odpowiadacie wy, ale jeśli jesteście niepełnoletnimi, to odpowiadają wasi rodzice.